Witam serdecznie w kolejnym meczu, a właściwie dawno nie było meczów z Champions League 14-15. Ostatnio waliliśmy Bundesligę, tym razem ze względu na to, że czeka nas dzisiaj 26 listopada na Emirates Stadium Arsenal Arsena Wengera podejmuje Borussię Dortmund Kloppa. No, zobaczymy. Borussia Dortmund miarzy przeciwników w Lidze Mistrzów. Niestety nie wystąpi w tym meczu Reus, który z meczu z Bundeslidze zremisowanym 2-2 z Benjaminkiem Paderborn. Reus niestety znowu mu się coś w kolanie nie poukładało i ma kontuzję. Nie zagra w tym meczu, także główny zawodnik Borussii jest kontuzjowany. Zobaczymy, czy Borussia się obroni. W lidze nadal jest koszmar. Champions League było do tej pory pięknie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sorry za mój głos, ale jest 6 rano. Nagrywam to przed pracą. Dzisiaj wtorek, środa, przepraszam. Wczoraj piękny mecz Bayernu z Manchesterem, a właściwie Manchesteru z Bayernem. Bayern przegrywa 1-0, traci zawodnika Benatię i wtedy po prostu szok. Alonso, piękny gol ze strzału wolnego, później Lewandowski, piękna główka przy dwóch obrońcach, no niesamowity. Bayern grał bardzo piękną piłkę do 75 minuty, potem zaczęło się coś psuć i przegrał ten mecz 3-2, ale chłopaki, wiem, że się nic nie stało. Manchester, dobra drużyna, wolę, żeby przeszedł Manchester niż Roma, więc no, zobaczymy. Jeszcze skopiemy tyłki niejednym. Dobrze było. Dobra, ale nie o tym. My do meczu przechodzimy. Do rozstrzygnięcia tego meczu posłuży nam blisterek z edycji 14-15. Oczywiście herby się nie liczą. Liczą się tylko i wyłącznie zawodnicy. Arsenal, Borussia Dortmund. Limitka. Możemy zrobić tak, że też się liczy, ponieważ są one w i z Borussii, i z Arsenalu, także będzie sprawiedliwie w miarę. Z Arsenalu są 3. Natomiast Ezir, tak, jest... No, 3 są. Sanchez i jeszcze ktoś tam jest. A limitką jest, zobaczcie, jest Moisander. No i tu mamy Ajax. Ajax niestety przegrał sromotnie. I mamy 5 saszetek, moi kochani. Te wszystkie karty, które się tutaj trafią, to są powtórki. Ja mam już skompletowaną podstawową edycję 14-15. Albo myślę, pokażę Wam w dniu jutrzejszym, albo w weekend. Zobaczymy, bo teraz niestety cierpię na brak czasu. Pierwsza saszetka z Ibrą. PSG wygrało właśnie wczoraj. I zobaczymy, jak to będzie. I mamy tak, mamy Anderlecht. O, proszę, szybki kontakt, Schmelzer strzela na 1-0. No i Borussia pokazuje, że w Lidze Mistrzów jest nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania. Mamy Draxlera i mamy strzalkę Matipa na defensywie. No, po pierwszych 15 minutach, czy tam 20, Borussia po golu Schmelzera prowadzi 1-0. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. Mamy Hazarda. Chelsea wygrała gładko 5-0 z Schalke. Po prostu pogrom. Ajax. Benfica Lima. Real na herbie. No, tam mamy fajną kartę. Gervinho z Romy. I mamy z Realu Toniego Krosa, więc pusto, pusto. Nadal Borussia doskonale się broni. Przy okazji liczy na kontry. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co z tego, kochani, wyniknie. Samuel. Bulut. Samuel Bulut. Atletico Siguera. Paris Saint-Germain. Olympiakos. I mamy, proszę, i to de obrońca. Mikel Arteta strzela na 1-1. No, to się robi ciekawie, naprawdę robi się ciekawie. Borussia się nie zdała obronić przed golem. I mamy remis, moi drodzy.
mamy Juanfrana z Atletico, mamy Bayer Leverkusen, znowu Atletico, tutaj mamy Shakhtar, mamy Romę, mamy Herb Liverpoolu, Leverkusen i Liverpool One to Watch. Także nic nie wpadło. No i moi drodzy, przy wyniku 1-1 ostatnie 6 akcji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy. Już jestem ciekaw. Tutaj mamy Iniestę, mamy Balotelliego, mamy Buffona i Herb. Herb mamy, ale Herb się oczywiście nie liczy. Herb może posłużyć tutaj jako dekoracja. Mamy Kokes Atletico. Mamy, zobaczcie, co za i Real Madrid Inventi Venice. Świetna karta, ale niestety nie bierze udziału. Tu nam się trafił i Herb Arsenalu, i Herb BVB. No niesamowite. Wynik 1-1. Myślę, że sprawiedliwy. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie o 20:45. Zapraszam wszystkich do oglądania Ligi Mistrzów, bo ta edycja jest naprawdę niesamowita. Niesamowite wyniki, niesamowita ilość bramek, pięknych bramek. Super. No nic, ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.